tatuś i mamusia. Chcę świętego mieć dzidziusia. Chcą, by dziecko było święte, z aureolą nieprzeciętne. Aureola, aureola, marzy wam się o przedszkola. Aureola, aureola, aureola. Drodzy uczniowie, koniec z tym przedszkolem dla maluchów. Rektor Mądralka zakłada uniwersytet dla ptaszków. Bo ptaszki chcą studiować, prawda? Prawda. I żeby wszyscy się o tym dowiedzieli, to rektor Mądralka pofrunie do ptasiego radia. A. No to cześć. Rektor Mądralka wcale nie boi się fruwać. Wcale, bo rektor Mądralka chce być taki jak królowa Jadwiga z Arweolą. No to cześć. Aj, dotarliśmy wreszcie do domu. Ale trzeba przyznać, Piotrusiu, promyczku, że grzybobranie naprawdę nam się udało. Mamy tutaj i kurki, i podgrzybki, i prawdziwki. No jak pięknie pachną. O, dobrze, że Karolina z nami nie poszła. Dziewczyny nie znają się na grzybach. Zbierałaby tylko te, o, czerwone, same muchomory. Piotrusiu, a żebyś ty wiedział, ile wspaniałych rzeczy można zrobić z grzybków. Można je suszyć, gotować, marynować, smażyć. A nie wiem, czy jadłeś kiedyś kurki w śmietanie albo krem z borowików. A gdzie ty jesteś, Piotrusiu? Jestem. Ładny? Oddaj mi tego muchomora, to jest trujący grzyb. Naprawdę można się nim zatruć. Dobrze, dobrze, nie zerwę więcej muchomora. A teraz... Zanim Karolinka wróci z przedszkola, ugotujemy pyszny węgierski paprykarz i dodamy do niego kilka polskich grzybków. Tak, tak. Karolina została dziś dłużej w przedszkolu na próbie przedstawienia o smoku wawelskim. A tak, tak. To był straszny smok, który straszył w Krakowie na Wawelu. A wiesz, co to jest Wawel? No pewnie. To najważniejszy zamek w Polsce. Z katedrą wawelską, a święty Jan Paweł II powiedział, że to serce Polski. To siedziba naszych pierwszych władców i królów. Świetnie, świetnie. A czy ty wiesz, że jednym z królów była dziewczyna? Dziewczyna? Królem Polski? Niemożliwe. A właśnie, że tak. Piękna i mądra. To święta Jadwiga Andegaweńska. Pochodziła z Węgier, ale miała polskie korzenie. I dla dobra Królestwa Polskiego poślubiła dzielnego Jagiełłę. Tak, Litwina, który stając się polskim królem, założył dynastię Jagiellonów. Najpotężniejszą w całej Europie. Mam tu jego rycerzy. O! Król Władysław Jagiełło stanął na czele rycerstwa polskiego. O. I wraz z bratem Witoldem pokonał wstrętnych krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem. Prawda. O, mam tu figurkę pokonanego przez Jagiełłę wielkiego mistrza krzyżaków. Piotrusiu, ale ty świetnie znasz historię Polski. No tak, kiedy święta Jadwiga poślubiła Jagiełłę, zjednoczyła Polskę z Litwą, która dzięki niej przyjęła chrzest, wzmacniając potęgę obu narodów. Wcale się nie dziwię, że Karolina chciała zagrać rolę królowej Jadwigi. No ale zagrała rolę strasznego smoka, który budził strach i przerażenie w całym Krakowie. Jestem strasznym smokiem, zjadam wszystko i wszystkich. Również piękne królewny z rodu Kraka. Tak, zjemcie! Smoka nie mogli pokonać ani książęta, ani rycerze. Legenda mówi, że dopiero dzielny i sprytny szewczyk z Kuba pokonał smoka podstępem. Postawił wypchanego siarką barana tuż
przy smoczej jamie. Nazajutrz smok, gdy ujrzał smakowicie wyglądającego barana, natychmiast go pożarł razem z siarką. Ale siarka zaczęła tak strasznie palić gardło smoka, że pobiegł do pobliskiej rzeki i pił, pił, o mało co nie dych łeptał całej Wisły. Aż w pewnym momencie... Puff! I smok pękł. Przestańcie! Mądralka boi się tego smoka i nie sfrunie już na dół. Ale mądralko, to jest tylko taka legenda. Nie musisz się bać. Smok został pokonany przez szewczyka, mądralko. Możesz spokojnie sfrunąć. A dzielny szewczyk w nagrodę dostał rękę pięknej królewny. No tak, tak, taka legenda krąży po Krakowie. Ale prawdziwą, nielegendarną królową na Wawelu była święta Jadwiga. To jej rolę chciałam zagrać w przedszkolnym przedstawieniu. Czym co widzisz, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Bardzo piękna piosenka, Karolinko. A widzę, że mądralka nie boi się już fruwać. Co się stało? Mądralka poleciała do ptasiego radia, bo mądralka chce dorównać świętej Jadwidze. Ha, to dlatego przebrałaś się za rektora uniwersytetu. Mm-hmm. A nie wystarczy wam ptaszkom przedszkole? Piotrusiu, nie dokuczaj mądralce. Dosyć już tych żartów. Zapraszam was teraz na wspaniałe węgierskie danie na cześć królowej Jadwigi. Hurra! Hurra! To mądralka najpierw pofrunie się przebrać. A co to za potrawa, wujku? Spróbuj. Ostra, ale pyszna. No tak, bo ja dodałem tutaj ostre węgierskie papryczki i warzywa z mojego przyklasztornego ogródka. Jesień to jest czas zbierania plonów i przygotowywania zapasów na zimę. Nasza mama też robi przetwory. Z ogórków, buraczków, małych cebulek. Robi też konfitury, kompoty. Proszę. I powidła ze śliwek. A myszki, jeże i wiewiórki też robią zapasy na zimę. Tak, zwierzętom w zimie trzeba pomagać. Ptaszkom trzeba pomagać. Jejku, się zapomniałem nakarmić moje ptaszki. Poczekajcie, poczekajcie. Jest tu, proszę, proszę. Ptaszki chciałyby studiować tak jak ludzie. I dlatego mądralka musi założyć uniwersytet. I będziesz im rozdawała zamiast dyplomów takie korale? Tak, to korale z jarzębiny. Jakie piękne. Sama je zrobiłaś? Mhm. No, troszkę krzywe. Nie, są śliczne. Naprawdę? Naprawdę. Och, no to mądralka ci je sprzeda. A dlaczego sprzeda, a nie podaruje? Bo za te pieniążki mądralka kupi uniwersytet. Żeby ptaszki były mądre i żeby już nie miały ptasich muszczków. I to wzruszające. Masz najlepsze ptasie serduszko na świecie, mądralko. Jak Jadwiga z Arweolo. No tak, Jadwiga też miała bardzo dobre serce. Chodźcie. Urodziła się tu, w budzie. W budzie? Nie na zamku? Oj, Karolina, jesteś niemądra. Buda to nazwa miasta. Tak, urodziła się tu, w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się stolica Węgier. Budapeszt. To tutaj mała Jadzia na dworze swojego ojca, króla Ludwika Węgierskiego, nie tylko bawiła się lalkami, ale także od najmłodszych lat przygotowywała się do trudnej roli bycia królową. Uczyła się aż 4 języków – łaciny, węgierskiego, polskiego i niemieckiego. Gdy miała 5 lat, dowiedziała się od swojej mamusi, królowej Elżbiety, że wkrótce odbędą się jej zaręczyny z 8-letnim księciem Wilhelmem Habsburgiem. Takie zwyczaje panowały w rodzinach królewskich.
Jednak kiedy umarł jej tatuś i siostra, Jadwiga za radą opiekunów przybyła do Polski. Zamieszkała na Wawelu i została koronowana na króla Polski. Wkrótce młodziutka królowa musiała dokonać bardzo trudnego wyboru. Czy poślubić młodego księcia Wilhelma, czy starszego od siebie o 23 lata Władysława Jagiełły? Jak mówi tradycja, Jadwiga klęczała u stóp krzyża w katedrze wawelskiej i prosiła Boga, aby ją oświecił i pomógł podjąć decyzję, jak ma postąpić. Wtedy sam ukrzyżowany Jezus miał przemówić do niej: czyń, co widzisz. A ona zrozumiała, że Bóg żąda od niej ofiary. Poświęcając się dla Polski i Kościoła, poślubiła księcia litewskiego Jagiełłę, doprowadzając do chrztu Litwy. Kiedy miała 25 lat, urodziła upragnioną córeczkę Elżbietę. Niestety dziewczynka zmarła po 3 tygodniach, a kilka dni później zmarła także królowa Jadwiga. Król Władysław Jagiełło od razu zaczął czynić w Rzymie starania, aby jego żona została uznana za świętą. Udało się to dużo później, dopiero po 600 latach, kiedy to papież Polak, święty Jan Paweł II, dokonał jej beatyfikacji i kanonizacji. Święta Jadwiga pozostała w pamięci Polaków jako wspaniała królowa, hojnie wspierająca poddanych, ale przede wszystkim jako odnowicielka Akademii Krakowskiej, uczelni założonej przez Kazimierza Wielkiego. Przekazując w testamencie swoje klejnoty na rzecz Akademii, przyczyniła się do tego, że dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński jest jedną z najznamienitszych uczelni w Europie. Jadwiga dla dobra Polski wyrzekła się miłości do Wilhelma i oddała wszystkie swoje klejnoty. Pochowano ją w skórzanej koronie, bo wszystkie kosztowności oddała Akademii Krakowskiej. To dzisiejszy Uniwersytet Jagielloński. Święta Jadwiga pomagała za życia, a nawet po śmierci, za sprawą swojego testamentu. Pomagała i działała. Ach, trudno jej dorównać. No tak, ale trzeba próbować. Jasne jak aureola, że trzeba. Co widzisz, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Chcecie, wierzcie lub nie wierzcie, 10 lat zaledwie miała, nastolatką być zaczęła, gdy królową już została. Dziwili się na dworach, że ta jeszcze mało lata, wierna Bogu rządzi dzielnie, jak król Węgier, jak jej tata. Węgier córkę osierocił, lecz łokietka wnuczką była, gdy z Jagiełłą ślub ją złączył, Polskę z Litwą połączyła. Czym co widzisz, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Czyń co widzisz, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Więc krzyżaków się nie bała, biednym grosza nie szczędziła, szpital kościół fundowała, dla artystów szczodra była. I klejnoty swe oddała, by w krakowskiej akademii naukowcy najzacniejsi korzystali z wiedzy w pełni. I pobożna była wielce, czyń co widzisz to przesłanie, którym ujął ją Zbawiciel, on był najważniejszy dla niej. Czyń co widzisz, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem, spróbuj dorównać świętej Jadwidze.
co widzisz, przestań być widzem. Spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem. Spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Dzień co widzisz, przestań być widzem. Spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem. Spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Dzień co widzisz, przestań być widzem. Spróbuj dorównać świętej Jadwidze. Działaj, pomagaj, przestań być widzem. Spróbuj dorównać świętej Jadwidze. VOD.promyczek.pl. Religijne filmy dla dzieci.